W naszym parku w Kościelcu na ponad 2,5 km nowych ścieżek część ucierpiała w wyniku tego gradobicia i nawalnego deszczu. W związku z tym odbyło się kilka spotkań z wykonawcą, projektantem, inspektorem nadzoru na terenie parku. Jeden plus jest taki, że teraz widzimy, gdzie ta woda znajduje ujście, jak ta rzeka, która przeszła przez park, w którym miejscu są te uszkodzenia. Tam też podczas naprawy na nawierzchni będziemy również wykonywać dodatkowe wodospusty, które będą miały na celu ograniczyć szkody na wypadek podobnego zjawiska atmosferycznego w przyszłości. Pamiętać jednak musimy, że to są naturalne ścieżki, one są wykonane z naturalnych materiałów, dlatego że jest to zabytek. Nasz park jest zabytkiem, tutaj konserwator dopuścił tylko i wyłącznie taką nawierzchnię. My nie mogliśmy tutaj wylać betonu czy zrobić asfaltowych ścieżek, które byłyby bezpieczne pod względem jakichś ulew czy nadzwyczajnych zjawisk pogodowych. W tej sytuacji mamy piękny, naturalny park, można powiedzieć, że odbudowaliśmy go tak, jak on pierwotnie wyglądał. Natomiast z drugiej strony to rodzi pewne problemy, bo to nie są tak trwałe materiały jak beton czy asfalt. Czy te wodospusty mają być pewnym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji? Tak, one były już na początku projektowane i one są w pewnych miejscach i widać, że swoje zadanie spełniły, wyprowadzając nadmiar wody na teren zielony. Natomiast woda zawsze sobie jakieś ujście znajdzie. Teraz widzimy, gdzie weszła w ścieżki i zrobiła te wyżłobienia koryta, więc tam zamontujemy dodatkowe wodospusty. Miejmy nadzieję, że to pomoże. Okaże się przy kolejnym gradobiciu i nawalnym deszczu, być może woda wtedy pójdzie gdzie indziej jeszcze, tak? Niestety to jest wszystko żywy organizm. Będziemy reagować na bieżąco. Na ten moment projektant określił, w których miejscach te dodatkowe wodospusty powinny się znaleźć, i wykonawca podczas naprawy ścieżek je wykona. Czy wiadomo, jaki to koszt i czy ewentualnie te prace będą wykonywane, nie wiem, w ramach gwarancji? Nie, kosztu jeszcze nie znam, natomiast te prace będą wykonywane część w ramach jakby tej dobrej współpracy z wykonawcą, natomiast te wszystkie nowe rzeczy, które tam będziemy montować, to będziemy musieli te koszty pokryć. Nie wiem jeszcze, jaki to będzie koszt ostateczny, natomiast występujemy do naszego ubezpieczyciela ze względu na to, że to zdarzenie wystąpiło, czy te szkody wystąpiły ze względu na siłę wyższą, to gradobicie, nawalny deszcz. Jesteśmy od tego ubezpieczeni jako gmina, więc występujemy do ubezpieczyciela. Jest szansa, że przynajmniej część z tych pieniędzy uda się później odzyskać. A tak, to będzie już niewielka kwota tak naprawdę tych prac, ale oczywiście zawsze w takiej sytuacji występujemy do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania.